Dziś czwarta niedziela Adwentu, a także Wigilia. Dzisiaj będziemy rozważali Ewangelię Łukaszową o zwiastowaniu Najświętszej Marii Pannie. Ewangelię, którą czytamy 25 marca, w uroczystość zwiastowania. Jak dzisiaj to słowo przemówi do nas, bo Bóg mówi zawsze tu i teraz. Do mnie, do ciebie. Co powie o zwiastowaniu, które chce czynić w naszym życiu? Zapraszamy na wspólną medytację. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w czwartą niedzielę Adwentu. Chociaż dzisiaj jest Wigilia, tak kalendarz liturgiczny się ułożył. Przepraszamy, że nie mamy takiej pięknej dekoracji już świątecznej na stoliku, ale nagrywamy tę lekcję troszkę wcześniej i dopiero teraz nam to przyszło do głowy. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Teraz pracy dla duchowieństwa jest bardzo dużo i łapiemy chwilę. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii o zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny z Ewangelii Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Dzisiaj w ogóle mamy takie połączenia czasowe. Właściwie ta Ewangelia jest 25 marca, w zwiastowanie. Dzisiaj czytamy ją w czwartą niedzielę, a już jest Wigilia i Narodzenie. Na chwilę przed jej wypełnieniem, prawda? Święty Łukasz w cudowny sposób nam przekazuje opowiadanie Maryi o tym, jak Bóg wszedł w jej życie. Czyli jak Adwent się wypełnił. Cudowny sens. Nie? Adwent wypełniony i doświadczenie Adwentu dla Maryi było czymś niesamowitym. To wejście właśnie Pana Boga w jej historię. Tak ważne nie tylko dla niej, a dla nas. Wejście, które dokonało się w szóstym miesiącu od poczęcia Jana Chrzciciela. Ten szósty miesiąc można też czytać trochę symbolicznie jako czas niegotowy, czas niedogodny, kiedy my jesteśmy niegotowi, kiedy mamy mnóstwo innych rzeczy na głowie i mamy pokusę, żeby mówić: Panie Boże, może później, może kiedy indziej. Bóg przychodzi w czasie niewygodnym, wyznaczonym dla Niego i oczekuje, że się otworzymy na Jego miłość. I Jego miłość, Jego plany, Jego opatrzność i otworzymy się na tą inność totalną, o której tutaj słyszymy, która właściwie nieraz przekreśla wszystkie plany i oczekiwania ludzkie. I nieraz mnie to zaskakuje, jak widzę takich ludzi pokornych, takich bożych, którzy robią tak proste rzeczy z taką miłością i wiarą i nie kreują się na jakichś wielkich, nie wiadomo jakich kryzysów, tak jak Maryja przecież. Kto tam wiedział? Jakieś zwiastowanie? Zauważmy jeszcze jedną rzecz, że to się nie dzieje w czasie pielgrzymki do Jeruzalem. Tak.
w jakieś wielkie uroczystości, tylko w zwykły dzień przy kuchennym stole w grocie nazaretańskiej, w bardzo ubogich warunkach. Tam Bóg chce, żebyśmy przy naszym kuchennym stole zrobili Mu miejsce, gdzie On będzie mógł wejść ze swoim słowem do naszych serc, w naszą historię. To, co potrzebuje Pan Bóg, tej prostoty, tej takiej, tego blichtu nie chce, tego, czym myśmy obrośli, tego całego tłuszczu tej cywilizacji, która totalnie już zakrywa wszystko, co jest istotne, nie? Dla Pana Boga potrzebny jest tylko człowiek, ta cała prostota i nic więcej. Chciałeś powiedzieć o przygotowaniach świątecznych, które przykryły wszystko. Tak. Było dużo czasu spędzonego w kuchni przy produkcji tego wszystkiego na stół wigilijny. Pan Jezus nam zdaje się mówić dzisiaj: Marto, Marto, martwisz się o wiele. I to jest bardzo piękne, co przygotowujesz. Ale pamiętaj o tym, że ważniejsze jest co innego, że to, co robi twoja siostra. Usiąść i przyjąć Słowo Boże do swojego serca. I dzisiaj w tym miksie was bardzo zachęcamy do tego połączenia, te przygotowania, które są nie mało ważne, ale poproście Ducha Świętego, żeby dał takie pojęcie: dosyć, starczy. Teraz właśnie przygotowujemy serca, liturgię słowa, będziemy czytali Ewangelię, uspokójmy się. To nie szkodzi, że ten karm będzie trochę chłodniejszy niż miał gorący, bo nie wiadomo co jeszcze. I teraz zróbmy to miejsce na to spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nie, w rodzinie to się odbywa w taki piękny chyba sposób, bo rzeczywiście wszyscy czekają na ten moment modlitwy bardziej niż na posiłek, który jest oczywiście naszykowany, obfity, piękny. Praca wielu godzin. Jest czytana Ewangelia, jest dziesiąte krużańca, wspominamy żyjących i zmarłych. Wchodzimy w te tajemnice, śpiewamy kolędę i z tego rodzą się życzenia świąteczne, gdzie też bez pośpiechu każdy do każdego próbuje powiedzieć jakieś słowo prosto z serca i dopiero potem przechodzimy do świętowania przy stole w taki płynny sposób, naturalny. Jest to po prostu możliwe. Tak. Dlatego widzę Ducha Świętego, który dzisiaj słyszymy: Duch Święty cię osłoni, okryje cię cieniem, ale Duch Święty... Jak Arkę Przymierza. To jest aluzja wyraźna do intronizacji Arki przez Mojżesza w namiocie spotkania na pustyni, gdzie ta obecność Boga, ten obłok, o Boże, był taki intensywny, szekina, Boża obecność spoczywająca na nas, pośród nas, tak, że Mojżesz nie mógł tam wejść. Oto Maryja jest Arką żywą, która niesie w sobie nowe, żywe przymierze, czyli Boga człowieka. Jak ona pragnie też, żebyśmy takimi byli. Bardzo dobrze, nie? Super. Ale chcę zobaczyć działanie Ducha Świętego jeszcze wcześniej, nie? To Duch Święty pomaga jej przede wszystkim usłyszeć, że Bóg mówi do niej, nie? Ten moment, sami nie jesteśmy w stanie usłyszeć Boga, to On musi nam pomóc. Po pierwsze usłyszeć, a po drugie zrozumieć, nie? Ona, zobacz, dopytuje, nie? Ale Duch Święty jej pomaga to pojąć, żeby w końcu powiedzieć, to jej zgadzam się. To słowo, wiesz, łaski pełna, to jest ważne też, czy jesteśmy przy stole pełni łaski, czy przygotowaliśmy się duchowo. Przepełnieni miłością Boga dla nas. Dokładnie, czy była ta liturgia pojednania, czy byliśmy u spowiedzi, to pamiętam, w mojej rodzinie trochę tak było na początku, potem się zmieniło. Mama: Bogdan, idź do tej spowiedzi, do taty, idź do tej spowiedzi, byś się wyspowiadał, nie? I to takie na siłę pchanie. Dopiero jak tato już dojrzał, to sam o to dbał, ale ja to pamiętam i myślę, że to w wielu rodzinach też tak jest, że wszystko jest, tylko nie ma łaski. I to świętowanie właściwie, no potem zmęczeni, sfrustrowani, właściwie mówimy, żeby jak najszybciej to się skończyło. Gdzieś tam każdy patrzy na zegarek, wszedł w swoją komórkę od razu. Nie szukamy relacji, nie chcemy być razem, bo dlatego musi być łaska, nie? To jest piękne. Z tego otwarcia się na łaskę Bożą, z tego pojednania z Bogiem i między sobą rodzi się radość. I pierwsze słowo Boga do Maryi i do nas to jest chaire kecharitomene. Nie tyle zdrowaś, co raduj się, przepełniona łaską. Czyli twoim imieniem jest moja miłość do ciebie, Maryjo, nie? To jest także dla nas zaproszenie, Adwent, na dzisiejszy, nie? Wieczór. To jest Adwent taki wypełniony.
po to, i on jest szybki, żebyśmy właśnie jakoś tak głęboko zrozumieli, że o to Panu Bogu chodzi, że czas jest krótki na tej ziemi. Przeżyjmy go w radości. A radość była z tego spotkania z Nim, Jego obecność w naszej historii. Robimy rzeczy dla Niego dobre i dla innych i odchodzimy do Pana. I nie myślcie sobie, że dzisiaj jest już za późno, że księża mają za dużo roboty. Nie, będziemy spowiadać tyle, ile będzie trzeba. A jeszcze pozwólcie jedną rzecz. Mianowicie wracamy do początku, nie? To, co powiedziałeś, że Bóg wchodzi w naszą historię. Łączy się niebo z ziemią, sprawy niebieskie ze sprawami ziemskimi. I teraz w czym rzecz, nie? Dzisiaj też Pan Bóg prowadzi tą historię tego świata. Prowadzi. I teraz ja sobie postawiłem pytanie, dlaczego kapłan Zachariasz ze swoją żoną, którzy byli pobożni, bardzo dbali o to, żeby żyć prawem Bożym, byśmy czytali zwiastowanie Zachariaszowi, nie? Tyle lat się modlili o dziecko, tyle lat prosili. I w końcu, w pewnym momencie mieli już chyba dosyć, że... Mieli jasność, że już czas przeszedł, no. Ale do czego zmierzam, nie? Zmierzam do tego, że musieli czekać tak długo, żeby Maryja się urodziła, żeby miała swoje lata i żeby anioł przyszedł do niej. Oczywiście tam był chwilę wcześniej, nie? Ale jakby te dwie historie się ze sobą złożyły, nie? I teraz pytanie o naszą historię, o nasze sprawy. Może się modliliśmy przez Adwent wcześniej o różne rzeczy i jakby Pan Bóg nie odpowiadał. Czy? Na pewno. I to jest pytanie, zostawmy otwartym, bo widzimy czas wypełnienia tych Bożych obietnic i interwencji Bożych, jak ty powiedziałeś, są w Jego gestii. I to jest też kwestia miłości i zaufania Panu Bogu. Nie? Ty wiesz lepiej. I dlatego potrafię też czekać. A z drugiej strony zauważmy ten szalony kontrast między podeszłym wiekiem Elżbiety i bardzo młodym wiekiem Maryi, która, jak nam podpowiada tradycja żydowska, nie mogła mieć więcej jak 14 lat w momencie zwiastowania. Wtedy się żyło krócej, szybciej się dojrzewało do małżeństwa, do rodzicielstwa. I to jest zaproszenie dla naszych nastolatków, żeby otwierać się na Bożą łaskę, Boże Słowo. I zaproszenie dla rodziców, żeby w domu, tak jak właśnie Zachariasz i Elżbieta, czy jak rodzice Matki Bożej, o których z Ewangelii nic nie wiemy, stwarzać klimat, sposobność, żeby tam mogło zagościć Słowo Boże przy tym właśnie kuchennym stole. Wtedy to jest zadanie rodziców, też i, prawda? Wtedy też Bóg mówi i rodzą się powołania, bo człowiek odpowiada. Jeżeli my pozwalamy jako rodzina mówić Bogu do nas, to Jezus znajdzie sposób, żeby znaleźć sobie drogę do serca tego zbuntowanego nastolatka, czy tej szalonej nastolatki, która wydaje się o wszystkim innym, myśli tylko nie o Kościele. Przy moim stole wigilijnym zawsze mój wujek opowiadał, jak Duch Święty krążył nad nim, miał być palotynem i nie wyszło. Ale potem mój brat też już prawie, że był zakonnikiem, a skończyło się na tym, że ja inżynier. Jestem kapłanem. A może być czasem i tak, Duch Święty krążył w rodzinie i o tym się mówiło. Że jak u znanego ewangelizatora z Meksyku, José Prado Floresa, który sobie wymyślił, jako młody, ambitny człowiek, że będzie księdzem, profesorem od biblistyki. Poszedł do seminarium i mówi sam, jak się nawróciłem, opuściłem seminarium, żeby służyć Chrystusowi jako świecki ewangelizator. I dopiero w późnych latach gdzieś Pan Bóg mu dał żonę, założył piękną rodzinę i głosi, jest już dzisiaj w podeszłym wieku, ale jest ciągle aktywny. Możemy go spotkać także w mediach głoszącego Ewangelię. Kończąc te nasze rozważania, dzisiaj właśnie zachęcamy Was do tego, aby prosić Ducha Świętego o dar rozeznania tych spraw, które należą do Boga w naszej historii. I wtedy, tak jak Maryja, ta skromna dzieweczka, czy jak także Zacharia z małżonką, przyniesiemy światu najlepsze rzeczy, które Pan Bóg przewidział dla jego zbawienia, nie tylko dla pocieszenia. Bóg się rodzi. Moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. Dobrego świętowania życzymy. Dziękujemy, że jesteście z nami i bądźcie z nami także w przyszłym roku.
2024. Chyba jeszcze nagramy jakiś odcinek przed Nowym Rokiem. Tak, ale módlcie się za nas. Radosnego świętowania w Panu.